takiego zaszło między wami? Co masz na myśli? No ty i Tommy. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączył do świetlików. Ta, twoja koleżanka, Marlene, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł. I odpuścił sobie wzniosłą ideę. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej paszywej gęby. O rany. Ale pomoże nam? Niedługo się przekonamy. Damy sobie radę bez jego pomocy. Chodźmy. Ach,
Wow, a to co? Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. Hydro co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Jak to możliwe? Pojęcia nie mam. To wszystko, co wiem. Dobra, jak przejdziemy na drugą Znajdę coś. Czekaj! Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną paletę.
chodził. Dobrze. Nieźli jesteś. Co ja mam z nim zrobić? No co? Chcę o tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. Zapomnij o tym. Ale... Koniec tematu. Masz rację. Przepraszam. Jestem taka głodna. Wiem, ja też. Dobra, zastrzelę pierwszą wiewiórkę, która mi się nawinie. Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. Jeśli umrę z głodu, to będzie na ciebie. Wchodzimy? Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię.
Nie próbuj sięgać po broń i niech mała rzuci swoją! Eli, rób co pani każe. Okej. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co, znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem, do cholery. Tommy? Orzesz w mordę. Jak się masz, braciszko? To diabła. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? Tak. Co tu robicie? To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? Cholernie. Fałszywy alarm! Do swoich! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu, diabła, robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym! Sorry, zaraz wracam. Mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? Właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. R? Tak? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej. Trzymaj się. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? Wolę coś z jej serii. W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel! Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Masz. Trochę wyblakło, ale poza tym jest okej. Nie trzeba. Na pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Zachowam je dla ciebie. Tommy... Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź.
koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto. Mieszkamy tam ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali, bo sala jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Urodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Co poradzić? Myślicie, że tak żyjemy. Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin. Hej, piesku. To Bakan. Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. Dobra psika. Te dwa bystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiam $1,000,000, że zadziała. Jasne, a ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłony. Nie śpiesz się. To mi się podoba. Na lewo, ostrożnie.
Okej, dobrze. Teraz opuszczaj. Powoli. W porządku. Wystarczy. Jest Tommy. Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę. Dobra. Już. Gotowi? Śmiało, odpalaj. Zaczynamy. Tak! Udało się, chłopaki! Niezła robota, chłopcy! Przekażcie dobre wieści Maryi! Niezła ta wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejście, braciszko. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No? No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokój. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi... Dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać.
Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tommy, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tommy, potrzebuję cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś, tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz nadąsanego chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Cie. O, w mordę, bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Ruszajmy! Bandyci! Nie pozwólcie im się dostać do budynku! Ruszajmy!
Mamy ich. Chodźmy na most! Tommy! Bandyci próbują wejść do budynku! Da się stąd wyjść? Jesteśmy w podstawku. Idziemy do was! Zostańcie! Co tutaj, Eli? Schowaj się! Maria! Cholera. Trochę to zagmatwane. Zatłukliśmy tych sukinsynów. Musimy się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. Tam! Joel, rób co trzeba. Pozwólcie mi, rusza!
Nic mi nie jest! Dziewczynka jest ze mną! Kurde, mało brakowało. Nic ci nie jest? Nie, wszystko okej. Okay. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stoł, a wtedy ten wielki zwolnij, koleś... Zwolnij, dobrze? Seba. Hej. Jesteś ranna? Nie. Cholera. Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, ja muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? To ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Wystarczy jeden błąd. Jeden pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak jak one, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj. Jeśli cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Uważajcie tam. Tam. Widzisz ślady? Tak. Co dalej? Nie może być daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Bardzo dziewucha. Często odwala takie numery. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Tędy nie pojechała. Ślady kopyt. Wjechała w las. Jedźmy. Ej, co ci strzeliło do głowy? Tutaj. Kolejne ślady. Okej, dobra. Thank you.
siły ich tam widzieć. Za dużo, chłopie. Naokoło, osłaniam. Widzicie to? Idziemy! Osłaniaj mnie! Ruszam! Okej, jazda! Jasne! Uwaga! Okay, no touch.
Ej, gdzie jesteś? Uwaga! No to za... To już wszyscy. Chodźmy. Wracajmy na konie. Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dorwali. Patrz, koło domu! To nasz koń! Musi tu być! Teren wydaje się czysty.